Dla stałych bywalców naszego kanału ten film może być dość oryginalny. Tak, zupełnie z nami na bakier. Na bakier. Tak, bo dzisiaj nawiązujemy do świetnej akcji znanej jako Wiersze w mieście. Akcja międzynarodowa, biorą w niej udział przedstawiciele 20 krajów, 20 wierszy, 20 autorów i autorek. Akcja organizowana jest przez Europejskie Instytuty Kultury i Działy Kulturalne Ambasad zrzeszone w EUNIC albo EUNIC Warszawa. No i teraz mamy taką przyjemność zaprosić Was na tag związany z akcją Wiersze w mieście. Ale zanim o tym, no, nasz stosunek do wierszy, do poezji. Ja wierszy nie czytuję, ponieważ ja rzadko kiedy wiersze rozumiem. A ja nie czuję się głupio czuć, nie lubię czuć się głupia po prostu, więc nie czytuję wierszy. Żeby się nie obniżać sobie mojej wartości. A samooceny, tak? A samooceny, tak. No, tak. Żeby poczucia mojej wartości sobie nie obniżać przez to, że nie rozumiem. No. Też nie jestem czytaczem czytającym wiersze, dlatego też nasze podejście do tej akcji jest, można powiedzieć, takie trochę gryzące się, bo z jednej strony bardzo chcemy ją wspierać, bo uważamy, że wychodzenie gdzieś ze swojej strefy komfortu jest ważną rzeczą. Nawet w gatunkach literackich widać to u mnie, bo u ciebie jeszcze nie. Że... Widać, ja mam w przeszłości różne książki czytywałam, reportaże, orientalne książki też były. W sumie ty zaczęłaś bardziej różnorodnie ode mnie. No. Zaczęłam, a potem jakoś tak... Skończyłam. W każdym razie chcemy też pokazać, że fajnie może być poczytać czasami wiersze i może to nie będzie jakaś rutyna dla nas i dla naszego kanału, ale raz w roku przy tej akcji Wiersze w mieście, myślę, że będziemy sobie tak wracali. W zeszłym roku wróciliśmy, w tym roku wróciliśmy. To już zresztą jest piąta edycja akcji, a druga niestety odbywająca się w internecie z powodu COVID-a. W tym roku są to wiersze poświęcone wspólnocie. I jest tutaj tak przygotowany przez organizatorów i wybaczcie, że w niektórych pytaniach dość mocno się posiłkowaliśmy ze sobą. No ale tak. Czytaczu, do rzeczy. Czytaczu, czyli mam czytać pierwsze pytanie? Tak, czytaczu. Tak, czytaczu, jestem czytaczem, mogę być. Pierwsze. Możesz być. Ruch społeczny natrafia na pierwszą przeszkodę, czyli wiersz, który najbardziej kojarzy ci się z walką o prawa kobiety, mężczyzny, człowieka, zwierząt, etc. Mamy odpowiedź jedną. Tak, to nie będzie wiersz. No, to nie będzie taki typowy wiersz pochodzący z rzeczywistości. O. Tak, bo doszliśmy do wniosku, że no nie ma sensu tutaj na siłę czegoś teraz szukać i też udawać, o jacyś my jesteśmy tutaj rozwinięci poetycko, dlatego poszliśmy troszkę na łatwiznę, sugerując również się piosenkami, utworami zawartymi w tekstach naszych ukochanych książek. Tak, i tutaj w tym punkcie mamy Drzewo Wisielców z Igrzysk Śmierci, a właściwie z Kosogłosa. Tak. Susan Collins, tłumaczenie Małgorzata Heska-Kołodzińska, Piotr Butkiewicz. No Drzewo Wisielców chyba każdy zna nawet z filmu, bo ten wiersz, ta piosenka właściwie, bo ktoś powiedział, że piosenka nie może być wierszem, też coś się tam rymuje. No jest takie urzekające. No to jest bardzo takie, no... Ten utwór jest taki, no, chwytający za serce mocno, bardzo. Ja nieraz powiem szczerze, że jak się pojawiła ta piosenka w filmie, te pierwsze miesiące, to jak się słuchało, to zawsze jakaś tam łezka tam, to gdzieś tam się kręciła w oku. I trudno tutaj stwierdzić w ogóle pod kątem interpretacji, czy to jest faktycznie utwór kojarzący się z walkami, ale właśnie kojarzący się. Nam się kojarzy dlatego, że no, jest taka, a nie inna otoczka Igrzysk Śmierci, że wiemy, w jakim kontekście ten utwór jest tam prezentowany. I bardzo do nas to przemawia, dlatego tak pomyśleliśmy, że to jest idealny tekst, który może się tutaj znaleźć, bo nie kwestia interpretacji, ale gdzieś skojarzeń wchodzi w grę. Zresztą interpretacje też są rzeczą bardzo, bardzo umowną, powiedzmy to sobie szczerze, i nadinterpretacje. Dobrze, punkt drugi. Wciśnięto mnie w pudło, czyli wiersz, który wyraża poczucie izolacji i odcięcia od wspólnoty ludzkiej lub poczucie braku akceptacji. Proste I tutaj pojechaliśmy, tak sądzę. Nie pojechaliśmy, słusznie, żeśmy wybór nasz wybrali, starannie. Tak, wybraliśmy projekt Prawda Dante Medema. Tak. No to jest ta jedna z nowszych młodzieżowych książek, która jest pisana wierszem. Białym dodajmy. Wierszem, więc wpasowuje się, w sumie się wpasowuje, no bo... Tak, nasza bohaterka wiersz. Szuka siebie, poszukuje gdzieś poczucie siebie. Poczucie izolacji zwłaszcza jest. Tak, czuje się odizolowana, czuje się osamotniona od rodziny, więc poszukuje tych jasnych stron życia, poszukuje gdzieś tam tej swojej drogi, żeby odnaleźć się na jej środku.
Także no, tak. To jest bardzo dobre wskazanie. Zresztą w ogóle projekt, prawda, gorąco Wam polecamy, bo to jest naprawdę świetna książka. I nietypowa, dodajmy to też. Dobrze, punkt trzeci. Może to przez zakodowaną tęsknotę, by spotkać się z całym gatunkiem. Czyli wiersz, który łączy. Powiedziałaś przy punkcie drugim, że pojechaliśmy. A to dopiero no to tutaj pojechaliśmy. Teraz to polecieliśmy nawet i na miotłach. Tak, tutaj wybraliśmy, uwaga, piosenkę Tiary Przydziału z Zakonu Feniksa. Tak. No, tak, jesteśmy ułomnymi wierszoczytaczami, tak, ale stwierdziliśmy... Nie czytujemy wierszy, więc musieliśmy gdzieś to wynajdywać, te wiersze. No. Tak, no ta strefa komfortu dość ciasna jest, więc wiecie, tu każdy paluszek gdzieś tam wychodzi poza. Ja tylko dodam od siebie, że czytając po raz pierwszy w życiu Władcę Pierścieni, pomijałem wszystkie piosenki, bo nie mogłem ich znieść. Także ja tak samo. Moja tolerancja dla poezji jest nikła, mimo że bardzo ją szanuję i bardzo szanuję ludzi, którzy ją czytają. I szkoda mi, że ona jest w naszym kraju tak też po macoszemu traktowana, ale też wydaje mi się, że dużo tutaj szkoła zrobiła. Bo gdybyśmy jednak tego Fredra, ale od innej strony poczytali w szkole jego poezję. Niestety, Fredry tutaj nie będzie, bo żadne pytanie nie jest ku niemu. Tak, piosenka Tiary Przydziału z Zakonu Feniksa i właściwie dlaczego? No i dlaczego? No bo tutaj najlepiej nam pasuje do tego punktu, bo jednakowoż Tiara w tym piątym roku, no zwołuje wszystkich, żeby się połączyli, żeby się nie rozdzielili, bo w kupie siła, tak krótko mówiąc. Dokładnie tak. Oczywiście piosenka Tiary Przydziału, Harry Potter i Zakon Feniksa, J.K. Rowling, tłumaczenie Andrzej Polkowski, nieżyjący już niestety. Punkt czwarty. Wczytuję się w ciebie, czyli wiersz, który najpiękniej wyraża potrzebę bliskości z drugim człowiekiem. Tutaj znowuż idziemy trybem książkowym i będzie to utwór zawarty w jednym z opowiadań. Opowiadań, dodajmy, Andrzeja Sapkowskiego, dodajmy z uniwersum Wiedźmina, dodajmy z Miecza Przeznaczenia, opowiadanie Wieczny Ogień i też wiersz Wieczny Ogień, którego początek brzmi, być może niektórzy, którzy oglądali Pół wieku poezji, później skojarzą: zapachniało powiewem jesieni. Tak, no kurczę, no nie wiem, jakoś tak blisko się poczułem w tym. No to dopasowane, mamy dopasowane. Tak, ja wiem, że ten tak to nie jest to, czego byście się spodziewali, bo spodziewalibyście się większej jakiejś różnorodności w naszych odpowiedziach. Jest różnorodnie. Tak? Masz i Susan Collins, i Harry'ego Pottera, i Projekt Prawda. Ale i w naszych odpowiedziach. My mamy bardzo, aha, mamy nami, praktycznie tak, te same odpowiedzi. Musieliśmy się jednak wspierać razem ze sobą, bo jednak żadne z nas nie czytuje wierszy, więc nie mamy z czego, że tak powiem, wybierać. Więc no tutaj wspólnymi siłami. A może to jest właśnie droga do czytania wierszy? Nie żebyśmy byli pozostawieni samym sobie, ale gdzieś ze wsparciem drugiego człowieka, drugiej wspaniałej istoty ludzkiej. W dodatku, jak ktoś ma tak piękną istotę ludzką do pomocy jak ja, to już w ogóle... No, też przejdźmy do kolejnego punktu. No, spojrzałaś na mnie, jakbym cię obraził. Nie, ale ja nie lubię, jak mnie tak głośno wychwalasz. No, no dobrze. To będę to robił cicho. Moja piękna. Możesz to mówić cicho, poza kamerą. A, dobrze. Nibella, soja, papaja. No, zwłaszcza papaja. Tak. Numer 5. Schowane między naszymi oddechami, czyli wiersz o silnych uczuciach i emocjach, które trudno wypowiedzieć, lub o intymności pomiędzy bliskimi osobami. No, ty tutaj musisz się pochwalić, że nie masz nic w tym punkcie. Ja nie mam nic. Bo tutaj nie doszliśmy do porozumienia. Tak, a to, co ty wybrałeś, ja niestety nie znam, więc no, tak. Nie mogłam sobie przypisać tego. Teraz muszę powiedzieć tutaj dwa słowa znowuż wtrącenia, bo przed nagraniem tego odcinka to był w ogóle tak, do którego najdłużej się przygotowywaliśmy. Cały to było mozolne, wieczór, że tak powiem. Tak. I wiecie co? Jeżeli ten tak miał na celu gdzieś tam przypomnieć o pewnych wierszach, to mu się to bardzo dobrze udało i ja w tym momencie uznaję akcję Wiersze w mieście za bardzo udaną, bo zacząłem sobie gdzieś tam wertować w tle, z tyłu mojej głowy, jakież wiersze pamiętam, co mi się gdzieś tam obija o duszę, o uszy, co zapamiętałem. I kurczę, przy tym punkcie od razu mi przyszedł do głowy wiersz zaczynający się: stamtąd było kapryśnie i było niepewnie. Gdy prosiłeś o serce, drwiła z ciebie płocha, a gdy chciałeś porzucić, wzywała cię rzewnie. I tak dalej. I tu chodziło o dwie kobiety, tamta i ta, że z tamtą choć było tak bardzo niepewnie, choć nie wiadomo co tam nas miało czekać, to i tak była lepsza, za nią tęsknę podmiotowi lirycznemu bardziej, aniżeli za tą, która jest bardziej stabilna. Nie powinienem mówić o tym, siedząc obok mojej żony, tak? Stabilnej poniekąd. I pewnej... No siedzę stabilnie. Tak, siedzisz stabilnie na poduszeczce. W każdym razie o tamtej, Stanisław Baliński, wiersz, który bardzo mi się podobał w czasach, nie pamiętam, czy to chyba nawet jeszcze było gimnazjum. Powiedziałbym, gimby nie znaję, ale już nie ma gimby.
podstawówki nie znają gimnazjum, ale tak, to był taki też jeden z tych utworów, którego uczyłem się na pamięć i który gdzieś mi w tle tego mózgu antypoetyckiego zapadł, antylirycznego. Tak było, nie zmyślam. Ja cię bardzo podziwiam, bo ja ze szkoły kompletnie nic nie pamiętam, zwłaszcza wierszy i opowiadań, kompletnie nic. A ja to nic mi się nie kolebie nad głowie, nawet nie ma takiego uczucia, wiesz, gdzieś tam w którymś kościele dzwoni, kompletnie nic. No, jest jeszcze baśń o królewnie i trzech braciach, ale znowuż, no niestety tutaj nie wpasowująca się. Było trochę takich wierszy, które mi się podobały i które gdzieś tam zapamiętałem. No, pewnie mi się też coś podobało, no ale niestety nie jestem w stanie ani słowa, ani nawet klimatu, ani tytułu nikogo wspamiętać nie czekam. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No dobrze, to pamiętam, ale to chyba każdy pamięta. No. Czy chce, czy nie chce. No tak. Młodości, dodaj mi skrzydła, bo autobusem jazda mi zbrzydła. Szóste. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego koniec końców umieramy. Czyli wiesz, o godzeniu się ze stratą bliskiej osoby. To tam mamy dwa typy. Tak, dwa. Tak. Najpierw mamy na łące z Igrzysk Śmierci. Znowuż, to tam koniec Małgorzata Hesko-Kłodzińska i Piotr Butkiewicz tłumaczyli. I? No ale zacznijmy od tego, bo to jest totalnie w ogóle nie w klimatach umierania, ale znowuż tutaj otoczka. Taki klimat umierania jest wokół. No ta otoczka filmowo-książkowa sprawiła tak, to. Tak, no. Wiersz też jest smutny. Aczkolwiek bardziej chyba wolę tamten, Drzewo Wisielców, tak bardziej do mnie zawsze przemawiał. No i tutaj mamy drugi typ, który jest bardzo gdzieś tam od razu narzucający się. I to jest? 19 Trenta Kochanowskiego. Tak, Trent 19, sen. Kochanowski, który tutaj przypomnienie dla tych, którzy czytali albo już zapomnieli, albo przed którymi dopiero ta przyjemność. Kochanowski po stracie swojej córki Urszulki, załamał się w sobie i zaczął pisać treny, czyli takie utwory żałobne, w których to wyrażał swą niezgłębioną żałość z powodu tej straty, wyrażał ból i cały ten żal. Aż do czasu, kiedy przyśniła mu się tam matka albo babka, która zaopiekowała się jego zmarłą dzieciną i w tym momencie Kochanowski poczuł się pogodzony z tą stratą, poczuł, że już wszystko będzie dobrze, że ta żałoba tak jakby gdzieś tam minęła i ten najgorszy czas przeminął. W Tren 19 zakończa treny. No i to jest zdecydowanie utwór, który jednoznacznie się kojarzy z takim godzeniem się ze stratą. Kochanowski w ogóle fajny był. Bardzo, bardzo lubiłem jego fraszki, zwłaszcza na matematyka. Bardzo dobra fraszka. Bardzo dobra. Dobrze, siódme. Stłoczonemu wśród innych stłoczonych, czyli wiersz, który kochasz najbardziej. No właśnie. Ja wczoraj spędziłam ponad godzinę na przeszukiwaniu i przelatowaniu wzrokiem tekstów piosenek z mojej młodości, wtedy kiedy najbardziej się zapominałam w tych piosenkach i naprawdę przeleciałam większość i chyba tylko jedna taka, no najbardziej porusza moje serce. Jeśli nie znacie, ale to jest bardzo stara piosenka. System of a Down, Lonely Day. To nie jest znam. Po prostu... To jest takie, brzydko powiem, smędzenie. Boże, to jest najgorszy dzień z najgorszych. Boże, on taki samotny, najsamotniejszy z najsamotniejszych taka dni. Piosenka emo. Tak. Tak, bo to były czasy, kiedy ja nie byłam emo, ale miałam takie zachowanie typu emo. Miałam zły dzień, więc siedziałam, się dołowałam, słuchałam tych piosenek smutnych, dołujących, takich prawie że zmuszających do samobójstwa. I tak to się działo w tamtych czasach. To było ponad, z 15 ponad lat temu. Ale ta piosenka miała w sobie coś i do dzisiaj uważam, że ona w swojej, no troszkę absurdalności jest po prostu świetna. Ja ją bardzo lubię. Ja wczoraj zapisałem sobie tutaj, że nie ma takiego wiersza, który kochałbym najbardziej z tego tytułu, że tych wierszy, no nie jest to jednak coś, czym ja się odnajduję, ale tak teraz sobie pomyślałem, kiedy ty odpowiadałeś na to pytanie, oczywiście słuchałem ciebie, ale tak sobie pomyślałem, że wiersz, który sobie wczoraj przypomniałem, uważam za jeden z najpiękniejszych i jeden z moich absolutnie ulubionych, to jest Król Olch Goethego, jeśli dobrze... Ballada o Królu Olch. Mnie nie pyta, ja ci nie podpowiem. Tak, no nie jestem przygotowany, nie mam tego na mojej magicznej karteczce zapisanego, ale tak, to był utwór, który strasznie do mnie przemówił. To jak ten ojciec z tym synem jadą przez tę puszczę, przez ten las i ten syn słyszy to nawoływanie, ojciec tłumaczy, to tylko wiatr, to nic, aż w końcu syn idzie za tym Królem Olch i umiera. Piękny utwór, bardzo mi się podoba. Tak.
jeden z dwóch utworów Goethego, który dobrze znam, drugiego, czyli Cierpień młodego Wertera, po prostu nie trafia. Szkoda, że umarł Werter tak późno. Jaki miły. No całą książkę na to czekałem. No. Ósme. Ósme. Wtedy tylko pieśń wybrzmi swoim pięknem, gdy śpiewana razem. Czyli najpiękniejszy wiersz ukryty w znanej piosence. I myślałam, że ty wpiszesz to samo, co ja mam wpisane, bo mi podpowiedzieli, że mogę dać Sen o Warszawie, bo to faktycznie jest piękna piosenka. Ja mogłabym też wpisać kilka piosenek Marka Grechuty, ponieważ on tworzył poezję śpiewaną, więc tutaj tak naprawdę jest duży wybór, duże pole do popisu, no ale wpisałam Sen o Warszawie. Gdybym chodził do gimnazjum, nie mógłbym powiedzieć nazwy tego zespołu głośno, ponieważ w tamtych czasach słuchanie tego zespołu uchodziło za totalną wiochę. Najpierw to był mega hit, coś co po prostu wszyscy stworzyło popkulturę, pop, w ogóle muzykę pop w naszym kraju tak na dobrą sprawę. Stworzyło? Znaczy, tak? Postawiło na nogi. No umówmy się, że ten zespół jednak wszedł na zupełnie inny poziom, ale no potem stało się to tak. Człowiek, który robi więcej dzieci niż ma żon, chociaż to chyba dobre, ale ma dużo żon i kiedyś nagrał piosenkę pod tytułem Prawo, czyli ich troje na podstawie Prawo nieurodzonych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bardzo mi się podoba ten tekst i choć dzisiaj już od wielu, wielu lat ich troje nie słucham, bo to są tak, kiedy ty słuchałaś Smędzenia w młodości, to ja słuchałem w młodości ich troje i Stachurskiego. I wiesz... I sobie wmawiam, że ktoś mnie pokocha. Tak było, nie zmyślam. W każdym razie to jest jeden z tych tekstów, który mi się bardzo podoba i który gdzieś tam chyba się zapisał na stałe w mojej czytaczowej pamięci. Dlatego Prawo nieurodzonych Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Polecam. Tak. Czytasz. Przedał. Zobacz, zobacz w ogóle, jak my spokojnie ten tak przeprowadzamy. Tak... No bo on jest spokojny. Wiersze zawsze się ze spokojem kojarzą, z wyciszeniem, z takim, wiesz... Tak? Taką nienaruszoną taflą wody. Nienaruszoną taflą wody. Taką spokojną taflą wody. I kwiat lotosu. Tak. I spokojnego mnicha. Tak, ja znam to. Miałeś to w opisie na gadu-gadu, kiedyśmy się poznali. Jak ktoś nie wie, co to jest gadu-gadu, niech wejdzie w Wikipedię i kiedyś to było. Cormac McCarthy napisał kiedyś książkę To nie jest kraj dla starych ludzi, a to bym powiedział, że to jest film dla starych ludzi. Bo zobacz, ile sentymentów w nas się budzi przy tym tagu. Bardzo dużo, no. No? Kurczę, aż się nie spodziewałem. Może zrobimy jakiś, wymyślimy jakiś tak. Sentymentalny Bóg, tak? Tak, sentymentalny Bóg, tak, który nie będzie miał związany, nie będzie w ogóle związany z bukami, z książkami. Lata nie, naszej młodości. Ja to myślę, że wiesz, piosenka smętna do myślenia o samobójstwie i wybierasz, jaka książka ci do tego pasuje. Okay. Piosenka i książka do samobiczowania się. Okay. Oczywiście to są tematy poważne, my sobie tutaj żartujemy, bo chyba każdy z nas słuchał kiedyś w młodości, jak miał gorszy dzień, to słuchał tylko takiej piosenki, żeby już w ogóle to życie było coraz bardziej beznadziejne, jestem najgorszy na świecie i w ogóle. Tak, a następnego dnia super happy. Nikt mnie fajnie. Nie kocha. Prawą nogą się stało i było super. Tak. A następnego dnia znowu. Bo się dostało dwóje z WF-u na przykład. A nie, mnie oceny nigdy nie dołowały. Mnie też nie. No. Dobrze, więc dalej. Punkt dziewiąty. Bywają dni, kiedy wiersze rodzą się i wylatują. Czyli wiersz, który najbardziej trafił do twojego serca pośród 20 z tegorocznej edycji Wierszy w mieście. W ogóle zachęcamy was do tego, żebyście sobie oczywiście te wiersze przeczytali. Macie tutaj link na ekranie. Wejdźcie, poczytajcie, bo naprawdę warto. No, są lepsze i gorsze. Ja przyznaję szczerze, nie wszystkie zrozumiałem. Ja tak samo. Przekraczają moje zdolności czytacza prozy. Ale niektóre były piękne. Tak, ja miałam do wyboru trzy, ale spośród tych trzech wybrałam wiersz bez tytułu, autorstwa Edili Lopez, tłumaczenia Gabriela Borowskiego, pochodzący z Portugalii. To jest taki właściwie krótki wiersz, ale jakoś tak najbardziej mnie poruszył. Ja miałem pewien problem, aczkolwiek najbardziej do mnie przemówił wiersz Spakowano mnie w pudło, tak. Ewa Park, tłumaczeniem Anna Michalczuk-Podlecki, wiersz z Estonii. Tak. Od razu mi się skojarzył z zamykaniem człowieka w ciasnym pudle poglądów i tego wszystkiego, co nas tak naprawdę ogranicza, co każe nam stawać w szeregu pośród innych ludzi, nie wychodzić poza ten szereg i być dokładnie kopiami innych. Podczas gdy no, na przykład ja uważam, że człowiek zasługuje na to, żeby być indywidualną jednostką i zasługuje na to, żeby móc się gdzieś tam wyrywać przed szereg. I też nie wiem, odbieram ten wiersz bardzo osobiście, choćby ze względu na to, jak wygląda nasze życie. Że my jednak nie pracujemy w pracy na etat, tylko
nie wiedząc, gdzie chcemy pracować i mając jakieś tam doświadczenia nie za fajne z pracami na etacie, w pewnym momencie postanowiliśmy sobie sami stworzyć własną pracę i sami zrobić coś tak naprawdę wówczas z niczego, tak? Tak. Nie dając się wcisnąć w te schematy i to, co chcieliby widzieć w nas inni i jak chcieliby widzieć naszą przyszłość. Także to jest wiesz, najbardziej taki do mnie trafiający, od razu rodzący masę gdzieś tam emocji. A wydaje mi się, że w poezji to jest ważne, żeby wiersz zostawiał emocje. Tak, ja właśnie to był ten jeden z tych trzech, które ja też wybrałam. To po prostu te oczekiwania, dla mnie to był wiersz o oczekiwaniach, tak, wobec nie osoby, więc no, to, ale jednak ten mnie bardziej poruszył, na Portugalię jednak bez tytułu. Bez tytułu. Jeszcze mnie okrzyczałeś, że tytułu nie spisałam, a on nie miał tytułu. Nie, okrzyczałem się, że nie spisałeś autorki ani tłumacza. No. Nie, okrzyczałeś mi, że nie podałam tytułu, że napisałam tylko Portugalia. No, tak, bo tak, to był wiersz bez tytułu. Tak, wiersz bez tytułu. To nie jest tytuł, wiersz bez tytułu, po prostu nie miał tytułu. I był bez tytułu. Dobra, ostatnie. Tak. Bardziej niż luster potrzeba mi innych, czyli kogo wyznaczasz do wykonania tagu? No i tutaj chcielibyśmy sprawdzić, czy żółwie książkowe będą wiersze czytali powoli i będą powoli wchodzić niemalże takim żółwim tempem w ich piękno, czy też tym razem jednak uruchomi się turbo, także żółwie książkowe. No i też chcemy sprawdzić, czy kosmiczne bobry również siedzą w poezji, także Krzysiek Piersa, zachęcamy, polecamy, zostaliście wyznaczeni. Dlaczego tak? Właśnie tak chciałam powiedzieć, bo tutaj bardziej niż luster potrzeba mi innych, to jest tytuł też jednego z tych wierszy. To są wszędzie tytuły w tych tak, wierszach. Tak, ale chodzi mi o ten konkretny, bo ten konkretny tutaj w 10 punkcie to jest jeden z właśnie z tych trzech, który ja również wybrałam. Znaczy miałam do wyboru w tym 9 punkcie. Czyli ten bez tytułu, bardziej niż luster potrzeba mi innych i to, co ty wybrałeś. No, to były te trzy, jakbyście byli ciekawi. Słuchajcie, 10 pytań za nami, to już jest koniec tego tagu. Ja się bardzo cieszę, że wzięliśmy udział w tej akcji Wiersze w Mieście i tak jak powiedziałem na początku, niezależnie od tego, czy wiersze zaczniemy czytać więcej, czy nie, a raczej nie zanosi się na to, żebyśmy czytali więcej, to wydaje mi się, że ta choćby jednoroczna dawka tych 20 wierszy, które przeczytamy w ramach tej akcji i nad którymi się tak przysiądzie i pomyśli, to jest zawsze więcej niż nic i wydaje mi się, że warto choćby od tego zacząć. Tak, tak. No to jest, choćbyśmy nie mieli już żadnych innych wierszy w tym roku przeczytać, to warto przeczytać te 20 wybranych. I nie uprzedzajmy się, bo poezja to też jest coś pięknego. Dajcie nam znać, czy wy czytacie wiersze. Oczywiście zachęcamy was również do tego, żebyście przeczytali jeszcze raz te wiersze w mieście i żebyście też wybrali swój ulubiony. I napiszcie nam w komentarzach, który z tych wierszy jest waszym ulubionym. Możecie też uzasadnić. Nagrody żadnej nie będzie, ale chętnie poczytam osobiście takie komentarze, bo jestem ciekaw, czego ja na przykład nie zauważyłem w jakimś wierszu, a co wy zauważycie. Bo ja jestem zdania, że nie ma czegoś takiego jak nadinterpretacja. Ważne jest nie to, co autor miał na myśli, tylko to, co my z tego wyciągniemy. Tak samo. I uważam, że to jest najpiękniejsze, co może być, a poezja daje tutaj szerokie pole do popisu. Dzięki za uwagę, dajcie też znać, czy wam się film podobał, czy też nie. I czy taka poetycka wersja czytaczów to jest coś, co wam pasuje, czy też nie. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć. Albo nie. Cześć.